Henoch chodził z Bogiem. Tak. Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszelaha. Po zrodzeniu Metuszelaha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Tak uczy Słowo Boże zapisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 5 rozdziale 21 do 24 wersetu. Henoch stanowi wyjątek od reguły 5 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, która brzmi, ta reguła, i umarł. Czytamy bowiem, że Henoch nie oglądał śmierci. Tak jest napisane w Słowie Bożym w Hebrajczyków 11 rozdział 5 werset. Henoch był 7. potomkiem po Adamie i z pewnością nie jest to bez znaczenia, że nad tym 7. śmierć nie zatriumfowała. Bóg wstawił się za swoim sługą i uczynił go świadectwem swojego zwycięstwa nad mocą śmierci. Po przytłaczającej relacji i umarł, aż raduje nasze serca fakt, że był jeden człowiek, który nie umarł, gdyż zabrał go Bóg. Zanim to jednak nastąpiło, Henoch chodził z Bogiem 300 lat. To odróżniało go od otoczenia. Żyjąc z Bogiem, automatycznie znajdujesz się poza tym światem, jego ideami, planami i działaniami. Henoch urzeczywistniał tę zasadę, gdyż już w jego dniach objawiał się duch tego świata, sprzeciwiający się wszystkiemu, co Boże. Ten mąż wiary odczuwał wyraźnie, że nie ma z tym światem nic wspólnego i że rola, jaką powinien w nim spełnić, polega jedynie na nieustannym składaniu świadectwa o Bożej łasce i nadchodzącym sądzie, jak to potwierdza nam list Judy 14 i 15 werset. Niech synowie Kaina marnują swoje siły, usiłując jakoś ulepszyć świat przeklęty z powodu grzechu. Henoch znalazł lepszy świat i wiódł swe życie w jego mocy. Jego wiara została mu podarowana, aby kroczył z Bogiem. Najwyraźniej postawa niektórych chrześcijan, którzy próbują wyciągnąć jak najwięcej korzyści z obu światów, doczesnego i wiecznego, była Henochowi zupełnie obca. Dla niego istniał tylko jeden świat i jak ten świat po prostu widziany był przez tego wierzącego? Tak powinno być w życiu każdego wierzącego, jak u Henocha. Henoch chodził z Bogiem. Jakie znaczące słowa? Henoch chodził z Bogiem. Co one oznaczają? Oznaczają one autentyczne odłączenie się od zła, samozaparcie, świętość, moralną czystość, łaskę, łagodność, a jednocześnie gorliwość i energię oraz wierność i bezkompromisowość. Chodzenie z Bogiem zawiera w sobie wszystko, co należy do Bożego życia. To również znajomość charakteru Boga, takiego, jaki sam Bóg objawił, i zrozumienie relacji, jaką jako wierzący mamy z naszym Bogiem. Tak, ty też możesz chodzić z Bogiem, jak Henoch, dlatego uwierz w Pana Jezusa, abyś był zbawiony, jeśli jeszcze nie uwierzyłeś w Pana Jezusa. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Dlatego nawróć się do Chrystusa, przyjdź do Pana Jezusa, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.